Nasza młodzież została objęta programem, 5 klas zostało objęty programem, czyli około 150 uczniów. To, co wcześniej Państwo mówiliście, ta forma hybrydowa tutaj spełnia się jak najbardziej. Tak zauważyliśmy, że nawet uczeń, który jest nieobecny w danym momencie, otrzymuje link z filmem, tak? Jest w stanie sobie ten film obejrzeć. W trakcie filmu tam głównym bohaterem jest właśnie Janek Mela, którego faktycznie młodzież nie znała, natomiast poznała przez te wszystkie odcinki i wgłębiła się, niektórzy obejrzeli film, więc też to dało im do myślenia. Bardzo dużo tematów było właśnie poruszanych, z którymi sobie nie radzą. Wielokrotnie nasz pedagog i psycholog, tak jak też również przedmówcy mówili, no drzwi się nie zamykały, ponieważ pewne rzeczy docierały po prostu do nich po pewnym czasie. Można było sobie te filmy, podczas godzin wychowawczych wspólnie razem oglądaliśmy film, potem w trakcie była ankieta, która zmuszała poniekąd młodzież do przemyślenia obejrzanego, powiedzmy, urywku filmu po 10-15 minutach, więc nawet zdarzało się, że osoby, które były, powiedzmy, niezainteresowane w danym momencie, gdzieś tą formą pytań, ankiet, zaczęły się w to wszystko wkręcać, więc też zostało to dość dobrze odebrane ze względu na to, że później, tak jak mieliśmy informacje od naszych pedagogów i psychologów, młodzież przechodziła i tutaj, jeżeli mieli problem, to zgłaszali się. Pewne rzeczy były przedstawione również w takim filmiku, tak jak tu Państwo mówiliście, rodzina Dubiel była głównym bohaterem tych filmów i powiem Państwu szczerze, że jak się to wszystko w tym wszystkim, że tak powiem, wspólnie z młodzieżą oglądało, wiele osób takie sytuacje ma w domu. Wiele problemów, które były tam poruszane, one były pokazane w taki sposób dość mocny. I faktycznie młodzież, widać było po nich, że oni to bardzo przeżywają i gdzieś tam te przemyślenia, jak jest faktycznie u nich w ich domach, w ich życiu, że przynosi to taki efekt refleksji, a za tą refleksją idzie później praca właśnie z psychologiem, czy z pedagogiem, czy z wychowawcą. Myślę, że ten program naprawdę jest ciekawy. I fajnie by było, żeby młodzież w większej ilości mogła również wziąć udział, ponieważ mówię, jedynie 5 klas mogło wziąć udział w tym programie, natomiast fajnie by było, żeby ten program był po prostu jeszcze szerzej otwarty dla wszystkich.